Witam Was, kochani, gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken, a przed Wami czwarty już odcinek poradnika City Skylines 2, z którego dowiesz się, jak zacząć grać w City Skylines 2. Poznasz również różnice między dwójką a jedynką. No i oczywiście dowiesz się, jak zbudować miasto, aby nie zbankrutować. Jest to czwarty odcinek, więc jeśli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś poprzednich, to masz je w playliście. One wszystkie są ze sobą ściśle powiązane, bo pokazuję Ci zarówno różnice, jak i wszelkie porady, które są związane na danym etapie. Tutaj pokazuję Ci na etapie rozkwitającego miasteczka, jakie nowości w dwójce się pojawiły, bo te nowości są zależne od kamieni milowych. Ja tak jak mówiłem na koniec poprzedniego odcinka, żeby już Wam nie przedłużać, tutaj po prostu wyrównałem sobie tą strefę przemysłową z wydobyciem węgla i metalu bodajże, chociaż chyba metalu, jak dobrze pamiętam, nie mamy dostępnego jeszcze, czyli był to bodajże węgiel i kamień. Troszeczkę poprawiłem tą strefę rolniczą, żeby jakoś tak ładnie nam wyglądała w miarę możliwości. No i zaszalałem, bo ponad milion tutaj euro przeznaczyłem na sadzenie drzew. Wszędzie, widzicie, posadziłem drzewa, żeby ci nasi mieszkańcy... Oczywiście mamy zimę, więc to może nie wygląda jeszcze zbyt ładnie, ale żeby ci nasi mieszkańcy mieli tu jak najmniej hałasu, a jak najwięcej drzew, bo chcę, żeby w tym mieście też było jak najwięcej zieleni. Także myślę, że drzewa jak najbardziej urosną i będzie z nich pożytek. Także to też jest różnica a propos właśnie drzew w stosunku do jedynki, moi drodzy, bo w jedynce te drzewa sadziły się już od razu takie wielkie, a tutaj, jak widzicie, posadziłem masę drzewek, które są dosyć małe i one pewnie będą z czasem rosły, ale to się przekonamy. Na pewno ten śnieg, ta zima jako pory roku, no jest to fajne. Fakt, że w jedynce nie miałem za bardzo z tym do czynienia, bo nie było takich klimatów, jest to fajna opcja, ale tu musicie pamiętać o tych służbach drogowych. Jest to bardzo ważne, my już je wybudowaliśmy, one są tutaj w strefie przemysłowej. Na razie ich nie będziemy, słuchajcie, moi drodzy, ulepszać. 7 pojazdów, na razie damy radę. Czym zajmują się te służby drogowe? No właśnie odśnieżaniem, tak? To jest jedna z rzeczy. Ale druga rzecz bardzo ważna, że jeżeli macie jakiś korek, bo był jakiś tam wypadek na drodze, no to właśnie tym te służby również się zajmują, że usuwają te powiedzmy zniszczone samochody. Także to jest, jeśli chodzi tutaj o to. Jak widzicie, no chyba sadzenie drzew wpłynęło na to pozytywnie, bo słupki nam oszalały, więc trzeba jak najbardziej mieszkańcom pozwolić się wprowadzać i coś niecoś im tutaj wybudować. Ja chciałem dalej lecieć z tą drogą, właśnie miałem też... pomysłu, czy chcę tutaj robić autostradę, ale z drugiej strony autostrada biegnie tam, więc tu już sobie może autostradkę podarujemy, ale na pewno bym chciał i zrobić coś takiego, że tą drogę jakoś może trochę skręcić, tylko to by trzeba na pewno kupić kwadraciki i podłączyć pod tą autostradę, żeby, wiecie, wjazd do miasta był z obu stron. Żeby też te autostrady jakoś, żeby tak ludzie nie musieli naokoło jechać tą autostradą, żeby wjechać do miasta. Także na pewno chciałbym zrobić tutaj jakieś rondo. Możliwe, że pokusiłbym się i zrobił wjazd, bo tutaj mamy linię kolejową. Na pewno jakiś dworzec, ale to z czasem, bo to wszystko, słuchajcie, są ogromne koszta i też pamiętajcie o tym. Mamy 700 troszeczkę na minusie. Startujemy oczywiście bez żadnych kredytów, kompletnie bez żadnych kredytów. Nie kusiło, powiem Wam szczerze, żeby jakieś rondko zrobić. Chyba że o kawałeczek bym te drogi może jeszcze przedłużył. Tu mamy piękny las, którego bym nie chciał specjalnie niszczyć. Już na pewno nie chciałbym tutaj robić przemysłu leśnego. Jak już przemysł leśny, to może bym zrobił tutaj, na tej wysepce. Ale na razie nie ma też takiej potrzeby. Może do końca odcinka to zrobimy. Natomiast takich ciekawszych rzeczy, to ja już sobie tutaj wizualizuję. Bo mamy, tak jak mówiłem, linię kolejową, która... po części to będzie nam pasowała do dworca towarowego, który gdzieś tu by nam pasował, chociaż tu są domy, więc to też będzie trzeba przemyśleć, może te tory troszkę wtedy przesunąć. Z drugiej zaś strony tu
Tutaj bym chciał zrobić rondo przy tej głównej drodze. Taki też zresztą był plan. I zobaczmy oczywiście, jak nam się, moi drodzy, teren kształtuje, bo to zawsze jest takim wyznacznikiem. No tu nie widzimy jakiś... Tutaj jest jakaś góreczka. Coś tutaj jest, ale może wygładzimy, żeby... O, tutaj coś było. Okej. Okay. Może zrobimy wygładzenie. Będziemy drogi budowali, to zobaczymy. Są fajne narzędzia właśnie, które tutaj też nam pomagają w tym terenie. Tak jak mówiłem, nowością jest to narzędzie do spadków terenu. Bardzo fajne narzędzie. W jedynce to było jako takie tworzenie skarpy. Dlatego też się nabrałem na samym początku, a okazuje się to bardzo, bardzo fajnym narzędziem, które nam tworzy spadki terenu, czyli jak chcemy właśnie drogę budować. Tu coś nam się równa, widocznie było nierówno. Troszkę by mi było szkoda tak tego lasu. No, z drugiej strony aż by mnie kusiło, żeby troszkę ten las zostawić i gdzieś tam dalej jakieś kolejne strefy robić. To trzeba by też, słuchajcie, zobaczyć tak naprawdę pod kątem surowców. Nie, tu wydobycia na pewno bym nie chciał robić, bo to co, to byśmy tu wydobywali węgiel tak naprawdę. Tutaj mamy węgiel i kamień, więc już wystarczy. Tu później mamy rolnictwo i ono byłoby całkiem spoko tam na końcówce, ale to wiadomo, trzeba kupić kwadraciki. Co tu jeszcze? Może w drugą stronę byśmy się troszeczkę spróbowali przenieść. Może w tę stronę troszeczkę tutaj iść z miastem. Tylko tutaj też mamy dużo dróg i to też trzeba by... O, tam na pewno bym mógł na wybrzeżu dać ten... Tam by też było fajne miejsce, może tu? Na port jakiś towarowy. Tutaj widzę miejsce na port towarowy, więc to jakoś tu fajnie by można zrobić. To też myślę, że jak jest to wysypisko tutaj, to mógłby być do statku, znaczy do corka, do pociągów towarowy dworzec. No to jest do przemyślenia, to jest do przemyślenia. No nic, no troszkę tych drzew trzeba będzie na pewno wyciąć i będziemy sadzili kolejne. No o, mamy już plus, także widzicie, to się troszkę waha. No na pewno tutaj rondo, no tego bym nie zmienił, tu dalej już z domami bym nie szedł, bo wiadomo, że tutaj już gdzieś jakiś jeszcze ewentualnie przemysł się zrobi, może tam przy tym wysypisku troszkę przemysłu byśmy też dali, to też się zobaczy. Tutaj nam się kończy kwadracik, jak widzicie wszędzie perfidnie posadziłem drzewka, ale zobaczymy, czekamy na wiosnę. Niech jesień nam się skończy, póki co mamy minus 8 stopni i zobaczymy. No tu na pewno to rondko bym dał. To jest jakiś tam zwykły sklep, więc spoko. W ogóle zastanowiłbym się, czy tej drogi jednak głównej, na razie jeszcze nie mamy odblokowanej, ale zastanowiłbym się, czy nie zrobić ją na trzy pasy. Widzicie, wszystko ładnie zielenią posadziłem. Tutaj już będę myśleć, no na pewno gdzieś tutaj ten wjazd bym chciał zrobić, więc myślę, że na razie jeszcze z tą drogą możemy lecieć w miarę możliwości prosto. I zobaczcie, to jest też taka troszkę różnica między jedynką a dwójką, że jak w jedynce zbudowaliście tak blisko, bo coś tam wam się źle kliknęło, tak jak mi teraz, tak w dwójce nie ma problemu, że jest za blisko, cyk, droga jest połączona. Tu nie ma żadnych, słuchajcie, problemów. Także jest to bardzo fajne rozwiązanie. Nie wiem, czy takie duże rondo... A już niech sobie będzie, trudno, jeden sklepik wywalimy. To skoro oni nam w ostatnim narzekali... A dobra, damy. Te wolne tutaj przestrzenie, damy troszkę sklepików. Nie narzekają, że nie mają klientów, to niech handlują. Dobra. Okej, czy ta droga musiałaby być też szerszą drogą? Myślę, że nie, bo to ma być jakaś droga osiedlowa. Tu w ogóle bym, powiem wam szczerze, raczej zrobił zakaz ruchu ciężarowego. Żeby te ciężarówki jechały tylko tam do strefy przemysłowej, tamtą drogą, a tutaj nie. Żeby to było też takie spokojniejsze to osiedle. Ale myślę, że zacząłbym jednak od tych średnich domków teraz, bo dadzą nam więcej mieszkańców. Nie wiem, czy jeszcze chcemy mniejszej zabudowy. Raczej robiłbym jakieś luksusowe już teraz na zasadzie, wiecie, gdzieś przy wybrzeżu. Tu już raczej bym szedł z tymi średnimi domkami, więc może bez zbędnego przedłużania
Na razie to sobie tak troszeczkę, wiecie, zrobimy kontynuację. Ja zastanowię się, jak to potem tutaj uciąć, żeby to tu połączyć może jakoś fajnie. Tutaj też jakieś rondko i tu zrobić ten wjazd z autostrady i to oczywiście dzisiaj będę chciał jak najbardziej zrobić. No na pewno minusem, jak sami widzicie, przy budowaniu zimą jest to, że nie widzicie linii pomocniczych, nie? Także to jest jakiś tam rodzaj minusa. Możemy się sugerować, słuchajcie, tylko i wyłącznie tymi procentami. Dobra, no tutaj troszkę przedłużyłem, to na razie zostawię. Tą część bym tutaj chciał coś niecoś zadziałać. No i właśnie, moi drodzy, w ogóle to też miałem taki pomysł, żeby tu może... jest to, jest tak by był środek miasta, więc tu by było fajnie, słuchajcie, w ogóle tak jeszcze jedną drogę dać, już byłaby szersza. I tą część pomiędzy dwoma jakby osiedlami zapełnić właśnie szkołami, komisariatami, bo tam na początku miasta wszystko jest, a tutaj, żeby ten środek miasta to chwytał. Wiadomo, że nie zrobię tego już teraz, bo... No cóż, może mi się to jeszcze nie opłacać, jeszcze nas na to nie stać. Ale myślę sobie, że tak przyszłościowo dobrze by było o tym pomyśleć. Tylko też myślę, jak to zrobić, bo no, można by wtedy tą drogę podpiąć i tu zrobić to rondo. Tego ronda by mogło nie być. I tu mogłoby być to rondo, to można by przedłużyć. Tu wcale te domki, wiadomo, te parki, to wszystko mogłoby być. Tutaj jakieś parkingi byśmy zbudowali. I myślę, że tak to, moi drodzy, przerobimy, ale nie chciałbym tego na razie robić na pauzie. Tak sobie zostawmy. Tu musi być dużo miejsca na takiego różnego rodzaju budynki. Załóżmy, że tyle. Bo chciałbym te wszystkie budynki tu porobić. Czyli tak, tego oczywiście by tu nie było. Bo tam dalej to się zobaczy później. Niech już wiosna przyjdzie, to już będziemy kombinować. No i tak, tej drogi oczywiście nie będzie, bo ona pobiegnie do tej, więc to od razu zrobimy. Jeszcze nie wiem, wiecie, jak to będzie wizualnie wyglądało, to... Ale tu już raczej pauza by mi się przydała. No nic, tam będziemy musieli im troszeczkę poszkodzić. No tak, to rondo w takim razie usuwamy i duże rondo byłoby tu. Bo wiecie, to kusi, tak? Robimy nową dzielnicę mieszkalną, więc pierwsze co, to wiadomo, że kusi już, żeby dać ludziom tutaj i komisariat, i szkołę, bo na pewno będą tego chcieli. Ale wiecie, to jest wszystko koszt utrzymania i my musimy to tak zrobić, żeby nas na to było stać. Dobra, najpierw może sobie w ogóle połączę te. Bo ja bym chciał, żeby ci ludzie... O, coś krzywo zbudowałem. Żeby ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, po prostu do tej głównej jechali. Może zrobimy tu połączenie jakąś zwykłą drogą, które będzie łączyło z tamtą... Z tamtą na dole. To jeszcze zobaczę, bo wiadomo, że te połączenia są dosyć istotne. Jak widzicie, budowanie dróg jest tutaj dosyć... proste, bo mamy te wszystkie linie pomocnicze, te wszystkie bajery, także jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. No i co? No i wtedy tutaj ten dzyndzel, co wystaje, już nam jest niepotrzebny i to wprowadzimy tu. Dobra. Jak to fajnie zrobić teraz? Aż będziemy musieli sobie troszeczkę tutaj pomóc. A, bo tutaj też... Ojojoj, moi drodzy, zobaczmy, jaki tu mamy teren. Ja dopiero teraz to zobaczyłem. Ohoho. Tu trochę równania trzeba zapodać. Co my tu mamy za tereny? Nie, no dobrze, niech będzie. Jest troszkę, wiecie, będzie weselej, tak? Ale nie wiem, czy w tym momencie... Dobra, drogi w Polsce też nie są idealnie równe, więc... Okej, no teraz tu trochę porównałem, ale niech będzie sobie taka jakaś górka tutaj, nie ma problemu. Górka, potem z górki. Okej. Dobrze jest, moi drodzy, dobrze jest. Chociaż tutaj akurat można by to troszkę... Ach. Można by to troszkę jednak, wiecie co, wygładzić tak, żeby to jakoś w miarę miało ręce i nogi, bo widzę, że...
bo widzę, że ta część tutaj taka jest troszkę nie za bardzo. To zróbmy sobie to ogromnym pędzlem jakimś. Łagodzenie. O. Żeby tak było, wiecie, bardziej wiarygodnie. Tutaj ta górka aż tak ogromna potrzebna nam nie jest do niczego. Później się będziemy dalej bawić z tym. Dobra, myślę, że troszeczkę tam złagodziliśmy. Będzie to bardziej tak realistycznie. No i oczywiście będziemy sadzili drzewka, będziemy robili zielone drogi. Tak, moi drodzy, tak. Ja to tak zawsze bym chciał. Tu nam się coś mocno pozniżało. Przez to moje łagodzenie, ale to się przekonamy. Powiedzmy, że na razie nie widzę, bo jest dużo śniegu. Dobra, to tu na prostej drodze już sobie to podłączymy. I właśnie jak odblokujemy ten kamień milowy, to zobaczycie kolejne nowości, które tutaj są istotne. Tu pewnie w tym miejscu, które teraz buduję, no oczywiście będzie nam, moi drodzy, potrzebny pewnie urząd pocztowy, bo te wszystkie rzeczy, które, o których mówię, takie no... Oj. No tak, to nie, no trudno. No. Tak, to nie będziemy się tu bawić, tu trzeba inaczej. Tak, to nie, bo to mi się nie podoba tutaj, strasznie mi się nie podoba. No nic, to te domki będzie trzeba trochę tutaj chyba wyburzyć, bo nie sądziłem, że tu aż takie górki mają. No może teraz się uda to jakoś bardziej przyzwoicie zrobić. Chyba wygląda to lepiej, ale tam jakiś tunel nam się zrobił, chociaż nie wiem po co. Ale będziemy nad nim później pracowali, to... Dobra, taki był mój zamysł, okej. To później się tym będziemy zajmowali, no i to wiadomo, co wystaje, już nie ma wystawać, bo to chcemy sobie zakrętasa zrobić, bo jak widzicie, ja też dużo kombinuję. Czy bierzemy tą jeden zakręt, jak chcecie kilka, to możecie kilka. Zobaczcie, mamy linie pomocnicze, tak? Ile stopni? Powiedzmy, że 90, że chcę pod kątem prostym, powiedzmy, że chcę tak. Mogę to przeciągnąć od razu tam, przy czym wiadomo, że dla mnie to by był chyba trochę za duży ten zakręt, taki sztuczny ten zakręt, więc ja to chyba zrobię na raz. Ej, nie tak, dobra, kliknąłem. No powiedzmy, że tak. Taki ładny łukens, jak ja to mówię zawsze. Zróbmy ładnego łukensa. Tutaj mamy... Tu jest 180 stopni. Cyk, może trochę dalej przesuniemy. O! Bo tak jak mówiłem, jest tutaj takim plusem na pewno to, że możecie... No, wyszło spoko. Że nie musicie równo w daną drogę celować, możecie kawałeczek dalej to zrobić i jest git, naprawdę. Nie wiem, czy to nie dałoby się podłączyć jakby tak do prawej strony tej drogi. W sensie tu. Byłoby według mnie lepiej wizualnie. O, widzicie? Także tak możecie sobie sterować. Czy chcecie do prawej, czy do lewej. Wszystko możecie sterować, czego w jedynce, no jak wiecie, pewnie nie było. Także to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Oj, za duży pędzel. W jedynce, moi drodzy, tego nie było, a w dwójeczce taka oto fajna opcja jest. No niestety, tu parę domków będzie trzeba wyburzyć. Przykro nam, drodzy mieszkańcy, ale nie chcemy tu jakichś dziwacznych tuneli. Nie chcemy. Tuneli byśmy tu nie chcieli. Gdzie git? Mam nadzieję, chyba że dalej przesuniemy. O, teraz powinno być... Nie wiem, czemu ta droga nam się z jednej strony zwężyła, ale to już tam... Ważne, że jest. Tu też nam się z jednej strony zwężyła, no ale z jednej, a nie z dwóch. Dobra.
No i oczywiście, słuchajcie, burzę parki, moi drodzy, żeby wybudować je na nowo. Dobra, myślę, że playa możemy sobie wcisnąć i teraz się zastanowimy, czy tu na przykład te drogi mimo wszystko jeszcze jakoś tam nie połączyć z tamtą, ale myślę, że nie widzę tego sensu. I tu jakby tą część za rondem chciałbym jakoś fajnie zrobić. No to można by też tak zorganizować, że wiecie, tą jedną drogę tu podłączyć, tą połączyć z tą. Może w ogóle zrobimy to taki i trochę inny sposób, moi drodzy, wam powiem szczerze. Przecież te drogi nie muszą się tak łączyć idealnie do tej głównej. Ta główna ma być taką... Zobaczcie, to sobie podłączymy na przykład z tym. To tutaj nie musi być łączenia. Tu jak najbardziej może być jedna droga z wyjazdem. Z tego możemy zrezygnować, bo... Możemy na przykład sobie... Zobaczcie, zrobić to zupełnie inaczej i będzie moim zdaniem lepiej. I to połączyć z tym tu. Chociaż pamiętajcie też, że takie no powiedzmy tego typu dziwne łączenia. A dobra, tu też połączmy. Też pływają zawsze na zasięg służb, nie? To musicie mieć zawsze na uwadze. A tutaj nie będzie połączone. A co? Dobra, także mamy tutaj miejsce na jakieś tam... No to w sumie bez sensu ta droga szeroka tak... W tym momencie do końca, no. Ale niech sobie będzie. Niech już sobie będzie. No, na upartego do tamtąd powinna biec. Żeby to jakoś miało ręce i nogi, bo to takie wiecie. I teraz zobaczcie, cały czas co mówiłem, że powiększanie tych dróg decydujecie, z której strony dobudowujecie drogę, także jest to też fajna według mnie tutaj opcja. Dobra, to tu się przygotowujemy do wjazdu z autostrady. No i co, moi drodzy, możemy tu zrobić? No tu byśmy chcieli na pewno pobudować za chwilę jakieś szkoły, bo obawiam się, że już zasięg na podstawówkę, widzicie, tu już zasięg jest średni, ale też no, miejsca w podstawówce są. No też nie ma sensu na razie, wiecie, budować podstawówki, bo to jest taki najczęstszy błąd, jaki popełniacie, że budujecie jakąś tam na przykład szkołę podstawową, kolejną, która jest kosztem i przez to wam miasto bańczy. No nie wiem, czy tu zmieszczę liceum z tym fajnym boiskiem, bo bym chciał. Szkoła policjalna, troszkę uniwersytet, to by było mało miejsca, więc ja bym musiał tą dalszą część zrobić tak naprawdę znowuż tutaj. A co by za tym szło? Jakbym zostawił miejsce na te wszystkie rzeczy, no to tutaj bym musiał zrobić normalną drogę. Na razie niech to będzie, wiecie, eksperymentalnie. Bo w sumie ta normalna droga, tutaj już by musiał być zjazd z autostrady. Nie wiem, czy tu więcej miejsca po prostu nie zostawić i już nie zrobić drogi tu, która by w jakiś tam sposób łączyła z tą autostradą. I tu już by sobie dalej szły domki. I chyba tak, moi drodzy, zrobimy. Powiem wam szczerze, że tak zrobimy, że ja sobie dokupię kwadraciki. Tak, ostatnie dwa akurat dokupiłem po to, żeby drzewa dosadzić. Dobra, dokupmy sobie dwa kwadraciki. Tylko teraz trzeba domy im szybko budować, więc tu wiecie, nie ma co się szczypać za dużo. Zresztą nie wiem, czy ta dolna droga też nie powinna potem biec tu. Tak swoją drogą, żeby to jakoś było połączone. No ale to się później zrobi. Okej, więc załóżmy, że ten zjazd z autostrady... Czy wiecie, no upartego też i zjazd z autostrady można pociągnąć do tego tutaj. I to też nie byłby zły pomysł, ale jakby wolałbym, mam intuicyjnie, bardziej bym wolał jakoś tu. Wolałbym tu. Więc to wtedy możemy sobie jeszcze troszeczkę pociągnąć do przodu. W sumie możemy na maksa, na ile fabryka dała. Okej. Ile tam miejsca bym chciał zostawić? No powiedzmy, że zostawimy więcej miejsca, może tutaj pętlę autobusową też się zrobi, czy tramwajową zajezdnię, więc ja bym tego miejsca jednak, moi drodzy, zostawił więcej. Ile tutaj tych stopni? 90 to jest, tak, dobra, podoba mi się, okej. Okay. Jak widzicie, nie bez powodu zostawiłem aż tyle miejsca, bo chciałbym tu jakieś szkoły pobudować, może...
ten nasz ratusz miejski. Także myślę, że to jest dobry plan. Tu będzie zjazd z autostrady, tu będzie jakaś tam strefa, wiadomo, handlowa, a tu już śmiało jakieś domki możemy sobie pobudować, żeby już coś było. Tylko widzę, że teren jest jakiś taki strasznie podejrzany mi tutaj. Ten teren jest. Nie zaszkodziłoby go troszkę wygładzić, bo potem będą różne jaja na kiju. Tam do torów możemy sobie wygładzić, spoczko. Okej, tu już poza granicami miasta. Tu jest tak strasznie krzywo. Ale to dla nas żaden problem, moi drodzy. Żaden problem. My sobie poradzimy ze wszystkim. Okej, dobra, coś tam mamy. Tak więc. A niech sobie będzie trochę też wygibasów. Pamiętajcie, że zbyt proste miasto. No i znowu nie widać, kurczę, tych linii pomocniczych. Zimy. Niech ta zima się już kończy. Moi drodzy, już się nam kończy ta zima, bo ja tu nic nie widzę. Tak może. Zaryzykujmy. Tak nie chciałem centralnie przy tej głównej drodze. Chciałem jakąś tam kratkę przerwy zostawić, no ale jak już mi nie pozwolono, no to... To trudno. Dobra. I tu będziemy te domki w tym momencie, moi drodzy, budowali. Domki o... One były w średnim zagęszczeniu, chociaż oni też chcą i duże. No, może tutaj na blokowiska jest dobry pomysł, jak tutaj będzie ratusz, to wszystko. Ale ja bym to, myślę, że moi drodzy, zrobił tak, że to stopniowo tak by szło. Na razie może tu. Troszkę odstępu na jakieś tam, wiecie, ewentualne, jakby to powiedzieć, parkingi czy coś, żeby te strefy między sobą się tak nie gryzły. No i na pewno ten zjazd z autostrady, to jest więcej jak pewne. Tego nie wiem, czy bym chciał tutaj tak łączyć, chociaż może. Zobaczymy. Tu mamy zadanie, tak, pociąg sobie idzie normalną wysokością. Ja bym w ogóle, wiecie co, czy my mamy pociąg, żebym ja te tory mógł zburzyć? Nie mamy pociągu, czyli no czekajcie, bo to widzicie, to jest kolejna rzecz, ale w jedynce to było tak samo, więc tu nie jest nic nowego. Po pierwsze, odblokuj autostradę, odblokuj duże drogi, bo to musimy, strefy parkingowe mamy. No i dobra, pociąg akurat jest za jeden. Okej, dobra. Bo o co mi chodzi? Dlaczego ja to musiałem odblokować, żeby móc tory zbudować? Tory raczej dałbym górą albo dołem. Ale to musimy pauzę zrobić. Możemy i dołem damy te tory. W ogóle to jest trochę chyba tak do przesunięcia. Mi się wydaje, te tory tak troszeczkę tutaj nie za bardzo. A tu bym chciał z gotowca oczywiście skorzystać, jeśli chodzi o zjazd autostradowy. Nie wiemy, jaki mamy do dyspozycji. Tutaj jest też tak troszeczkę ten zakręt dziwnie zrobiony, więc myślę, że będziemy przerabiali autostradę, bo inaczej ja tego nie widzę. Inaczej, moi drodzy, ja tego nie widzę po prostu. I teraz tak. Pierwsze, co byśmy korzystając z gotowca, to wiadomo, że trzeba sobie troszeczkę ten teren wygładzić, to myślę, że możemy tam troszkę to sobie ułatwić. Dobrze. I teraz tak, moi drodzy. Jakie mamy gotowce? Tych gotowców jest oczywiście sporo. One są według mnie całkiem fajne. A, węzły drogowe. O kurde, to jak nie uda się, to będę musiał sam. Węzły drogowe, 4. No na szczęście mamy. Widzicie, dlatego te punkty rozwoju warto sobie trzymać. Tu są takie fajne, chociaż niektóre są małe i mogłyby się sprawdzić, ale na przykład ta z dwoma rondami, ona się kompletnie nie sprawdza, bo to powoduje bardzo, bardzo duże korki. Mi się najlepiej póki co sprawdzała ta z tym rondem i chyba ją wstawimy. Wiecie? Chyba ją po prostu wstawimy. To z tym rondem. Chociaż nie wiem, gdzie tam dalsza część drogi by mogła tam biec, więc jedyne to chyba takie... w ogóle za duże.
Tu jeszcze jest coś z Ron. Aha, to było to samo. No bo jakby przejazd, wiecie, na drugą stronę nam kompletnie potrzebny nie jest. To jedyna taka opcja to jest to, no ale zobaczcie, jakie to jest wielkie, no to nie. Bo to ma być tylko wjazd na autostradę stąd, a nie... No tam, no gdzie dalej? Do morza polecimy, nie? O, widzicie? Bo to są przejazdy, no chyba, że tam skasujemy ewentualnie coś takiego. Nie wiem, jak to się sprawdza w praktyce. Takie trochę cycki, że tak powiem. Tu jeszcze mamy... A, to jest ten sam wjazd chyba, dobra, dobra, tylko to by musiało być... A moglibyśmy to wstawić, okej, okay, tam się to sprawdzało, luzik. Dobrze, moi drodzy, wstawmy sobie. Pewnie, że tak. Tu dosyć blisko morza. Najwyżej będziemy przebudowywali. Czyli autostrada jest troszeczkę do przesunięcia. No i właśnie, moi drodzy, a propos tego, co mówiłem gdzieś tam na samym początku... Oj, ale bym prawie popsuł. Bardzo fajna opcja z autostradami. My sobie weźmiemy tutaj autostradę, no spokojnie, trzypasmową, później ją się przebuduje, ale ta opcja budowania równoległego, no to jest kapitalna opcja, bo zobaczcie, zaczynamy i na przykład chcemy połączyć... Tyk. Zobaczcie, jak nam się fajnie to zrobiło. Dobra, dwa pasy na wprost, jeden w prawo, to się później oczywiście przebuduje. No i co? No i tutaj ta autostrada już musi iść ze zakrętasa. Tak? I tu już musi iść na dół. Nie wiem, jak ona tam biegła. Oj, 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 moi drodzy, ta autostrada. A może pod wodą? Nie może pod wodą. Kurcze, przebudowy nam się zachciała. Tutaj ścieki tutaj dajemy, więc to nic z tego. Dobra, no to tu nie musi być taki, to troszeczkę inaczej to zrobimy. Pójdzie bardziej na wprost autostrada i tyle. W każdym razie to budowanie, moi drodzy, tych równoległych dróg jest bardzo... A, bo mamy niżej, dobra? Widzicie, jak macie niżej, no to oczywiście wam wyskoczy komunikat, że jakieś tam obiekty na siebie nachodzą, także jest to bardzo, bardzo fajna opcja. To, że aż tyle? A, bo tam są dwa pasy, dobra. Zbyt stromy spad, no bo ta autostrada biegnie nie wiadomo jak ni... Jak głęboko, słuchajcie, to biegnie tak głęboko tutaj, że ja, jak widzicie, będę musiał dużą część tej autostrady wyburzyć, żeby w ogóle z tą, którą budujemy tutaj, móc tam dojechać. To jest, nie wiem, właściwie w tej chwili tyle. A i dopiero teraz na jedno. Może już od razu na dwa. Minus 20, to jest chyba minus 30 metrów, słuchajcie. O, jest, działa, ale teraz, aha, bo tu rury teraz, dobra. Bo czasem jest tak, że obiekty na siebie nachodzą i te komunikaty będziecie dostawali, to jest nieuniknione. Dobra, łączą się, okej. Łączą się, o to mnie, moi drodzy, chodziło. No to te tory w sumie, jeżeli byśmy chcieli puścić, to możemy je od biedy, nie wiem, tam puścić, za autostradą, słuchajcie. Nie, bo tutaj miejsce na tory może sobie być i to całkiem spoko. Tylko pytanie, czy to są tory podwójne? Oj, ludzie, dajcie mi tu spokój. Bo zobaczcie, tu macie też różne rodzaje torów. To oczywiście w jedynce też tak było, żadna nowość to nie jest. Więc to jest bardzo fajna opcja według mnie. Aha, bo dobra, okej, okay, ja chciałem z Łukensa, a tu mi Łukensa nie pozwoliło zrobić, bo nie zaznaczyłem. Mój błąd. Tutaj chyba jakichś nowych narzędzi specjalnie do budowy torów nie znalazłem. Tu je damy pod ziemią. Cyk, może nawet pod ziemią przejdą sobie tu. I od razu się połączą. No dobra, trochę pokombinowaliśmy. Jak widzicie, są nowością na pewno takie różne zjazdy, wjazdy, ale to też was czasami kosztuje troszeczkę cierpliwości, żeby to jakoś podłączyć, żeby to
no miało jakiś sens, tak? No bo nie zawsze, musicie pamiętać, że nie zawsze wam tutaj wszystko zatrybi. I pamiętajcie, że jeżeli robicie te przejazdy autostradowe, zjazdy, to autostrada nie przewodzi prądu, wody, kanalizacji, tak? To jest bardzo, bardzo, można powiedzieć, ważny news, no bo nieraz można tak się wkopać. I teraz zobaczcie, łączenie, nie, już na podwójnym nie będziemy tego robili. Ja zrobię na pojedynczym i zobaczcie, zrobię sobie tak na tego pasa, no i wtedy z tego pasa przeciągnę tu. I zobaczcie, jak ładnie nam się to wtedy połączy, czyli jakby coś, co w jedynce było niemożliwe bez modów, tutaj staje się możliwe. No i oczywiście, wiadomo, mamy do dyspozycji likwidację przejść dla pieszych, no wiadomo, że tutaj przejścia dla pieszych są zupełnie niepotrzebne. Także dajmy play, zobaczmy, czy coś popsuliśmy. Autostrada już działa, zjazd jest na razie taki. O, widzicie, już tam gdzieś jadą. No i domy nam się tutaj budują. Pamiętajcie też, że oczywiście zapotrzebowanie na te wielkie budynki jest zazwyczaj mniejsze i szybciej spada niż na małe, więc małe też tutaj jakieś będziemy budowali za chwilę, żeby nam się ludzie powprowadzali. To myślę, że też połączymy. Co do tego, to nie, bo nie chciałbym, słuchajcie, tutaj przy autostradzie robić drogi, chyba że zrobimy jednokierunkową. O, widzicie, zawsze jest jakaś alternatywa, nie? Także może zrobimy nawet jednopasmową, słuchajcie, stąd. O, tutaj trochę terenu mamy na jakąś może większą fabrykę w razie czego, jeżeli tylko to tak połączyć, to by... A to możemy od razu w autostradę w sumie to. O, od razu w autostradę to wkleić. Niech tam od razu sobie wyjeżdżają, nie? Musimy trochę więcej też z jednokierunkowymi się pobawić. I teraz pytanie, czy ten Łukens tu popsuć i to jakoś inaczej połączyć? Tutaj zrobić Łukensa, bo to tak... Ta strefa, tak jak mówiłem, jest specjalnie trochę więcej, bo to bym chciał zrobić jakąś fajną zajezdnię dla tramwajów, może z jednej strony, z drugiej strony dla autobusów, jakiś ratusz miejski, te wszystkie bariery, ale pamiętajcie, że takie inwestycje zaczniemy dopiero robić wtedy, kiedy będziemy mieli gdzieś tam te 10 milionów na koncie. Jak widzicie, jakieś tam plusiki małe są. Dobra, jak tutaj z tymi drogami, bo oni tu mieli parki, ja im to teraz pokasowałem. W zasadzie, bo już tak aż mnie w oczy troszkę to drażni, ja bym to mimo wszystko, słuchajcie, połączył. Niech sobie mają. I może tam jakoś krzywo, to teraz można im te parki oddać, bo oni tu żadnych parków nie mają, pamiętajcie. To nie wiem, jeden park na przykład tu. O, drugi parkens tu, taki mniejszy tu. Tu się da? Da się, okej. Niech mają parki, pamiętajcie, że są bardzo ważne, mimo że są dość kosztowne, to zawsze wpływają na ich nastrój. Widzicie, gwiazdeczki dostajemy także. Tutaj między właśnie tymi dwoma, może jakiś większy się uda, tylko to jest taki do ogniska, o. Między jedną strefą, słuchajcie, a drugą też zrobimy, tu nawet im wybudujemy parking, taki mały, ale nie wiem, czy się zmieści. No wychodzi na to, że się zmieszczą parkingi, bo jeszcze się tu nie wybudowali. No i widzicie, odgradzamy średnią strefę od wielkich bloków po prostu parkami. Tutaj też dużo drzew mają przy okazji, więc spoko. Tu też będzie dużo strefy, wiadomo, handlowej. No wiosna, moi drodzy, także zaraz zobaczymy, jak nam te... Jak nam, słuchajcie, te tutaj zaczną drzewka kwitnąć. No powiedzmy, że tak do drogi nie, to, ale tutaj burzyłem, to trzeba trochę oddać tej strefy mieszkalnej. Dało coś niecoś im tu oddać. Tu może nie na razie. Okej, także zaraz myślę, że nam ten śnieg stopnieje, 5000 mieszkańców. Jeszcze widzicie, cały czas się ta kasa waha i to jest właśnie moment, w którym ja troszeczkę tutaj czekam, nie? Czekam cierpliwie, dlatego że nam się ta kasa, słuchajcie, waha i jeszcze tych inwestycji tu nie robię. Jeszcze nie wiem, jak to będzie rozplanowane,
ale coś fajnego tu będzie. Od razu wam mogę pokazać, co bym chciał tutaj z takich grubszych budynków. To na pewno chciałbym szpital, który jeszcze nie jest oczywiście dostępny, no recyklingu wiadomo, że nie, ale cała edukacja, czyli od szkoły podstawowej, szkoły policjalnej, liceum po uniwersytet z czasem, ale jak widzicie, koszt utrzymania to jest 160 tysięcy miesięcznie, także to jest sporo. Wiadomo, straż pożarna, policja, ale tutaj też mamy taki administracja, jest urząd miejski, bank centralny, takie fajne dosyć budynki tutaj są i chciałbym je jakoś tutaj w miarę umieścić. Nie wiem, na ile mi się uda, no bo to wiecie, to nie jest wszystko tak hop-siup. Nie jest tak wszystko hop-siup. A my tu gadu-gadu. Czyli mamy trochę miejsca tutaj może na szkoły, a jednocześnie tutaj. Czyli ten cały tutaj, że tak powiem, plac nam się przyda. Ja mimo wszystko, słuchajcie, te drogi postanowiłem, że połączę jednak. Na razie tymczasowo, ale może to też ułatwić, bo tam jest zjazd z autostrady, więc myślę, że nie zaszkodzi, jak to na razie tymczasowo połączymy, byle jak, ale plus taki, że te drogi jakiegoś majątku, słuchajcie, takiego nie. Zobaczcie, nawet macie zwrot kosztów, prawda, jak drogę przebudowujecie, także to nie jest tak, że oni was tu tylko na kasę, wiecie, cały czas. No, już nie będę mówił, co? Zobaczmy, zjazd z autostrady, coś tam się dzieje, tylko tu parkują i oczywiście trzeba im to za chwilkę odebrać poprzez przebudowę tychże dróg. No moi drodzy, czy nam się odblokowały biura? Nie odblokowały nam się jeszcze duże biura, bo nie mamy jeszcze małe miasto. Dziesiąty to jeszcze potrwa. Ale jak widzicie, te duże zapotrzebowanie na bloki troszkę spadło. Oni tu bardziej chcą jednak średnie, no a w szczególności chcą małe, także tutaj też nie mając wielkiego pola do manewru, myślę, że małych domków też coś niecoś tutaj by im trzeba przy tym wybudować. Zobaczmy, o tutaj w ogóle jakieś widzę mega, są mega jakieś górki, może od tej strony bym wolał. Macie jeszcze te podwójne zakręty, też bardzo fajne narzędzie do budowania zakrętasów. Nie powiem, że nie. Zbyt stromy spadł. No, tutaj chciałem celowo takie zakrętasy, aczkolwiek ten tunel mi się tu kompletnie nie podoba. Ale to go przerobimy, bo my teraz chcemy, co my tu teraz chcemy? To jest tak namieszane, słuchajcie, z tym. W ogóle ta droga w jakimś, kurde, nie wiem, tunelu biegnie, nie? Trzeba chyba trochę ubrać tej ziemi, mi się wydaje, moi drodzy. Coś by tu trzeba poubierać, bo to jakoś tak. Tu, gdzie jest to rondo, jest ewidentnie za duża górka, słuchajcie. Tutaj też w ogóle jakoś tak dziwnie. Kurczę. Dobra, to już tam kształtowaniem terenu, no myślę, że nie będziemy się aż tak zajmowali, bo to nie jest dla was aż tak istotne. A tu myślę, że każdy z was wie, już wszystko pokazałem. A jeszcze przy okazji jakiegoś fajnego miejsca coś jeszcze myślę, że pokażemy. No tu myślę, że tą drogę trzeba jeszcze raz zbudować, no bo tak. Rondo też tak, kurczę. Tak nie bardzo to mi się podoba tutaj, słuchajcie. Bardzo, bardzo mi się nie podoba tu, żeby nie było potem problemu z tymi ratuszami, bo to są dosyć duże budynki. I będziemy mieli jaja, dosłownie. Tu tyle też, kurczę, tej ziemi. Bardzo dziwny teren, bardzo dziwny. No ale wiadomo, że jak jest zbyt duży spad, to nie wybudujecie drogi, no. W jedynce jeszcze to tak bardziej płazem nam uchodziło, że mogliśmy dowolną drogę praktycznie wybudować, a tu częściej o ten spad się czepia, ale jak się przyjrzycie, to ten spad naprawdę widać i potem rozumiecie, że kurczę, no jednak gra ma rację, że jest za duży spad, no jak to w realu miałoby wyglądać? Także jest to bardzo w tym sensie akurat realistycznie zrobione, że to trzeba im przyznać. Na początku tego nie widzicie, ale jak już zobaczycie, to już wiecie, o co chodzi, nie?
Dobra, no ja tu nie będę równał, później to przerównam i tak jeszcze na razie tu nic nie budujemy w tej strefie. Jak widzicie, pełno drzewek posadzonych. Wiosna, a jeszcze nam śnieg pada. Coś tu się, kurczę, zacięło. Że wiosna, jeszcze nam pada śnieg. Tutaj nie wiem, czy jakiegoś dworca nie zrobię dla pasażerów, a tutaj gdzieś w strefie przemysłowej można przecież te tory troszkę do tego jakoś dodać. Może towarowy dworzec tu zrobić, ale nie, to są domy. To tutaj niekoniecznie. To dworzec towarowy może gdzieś tak w tych okolicach. A się zobaczy. To się jeszcze, moi drodzy, zobaczy. Na pewno ta część tutaj tego półwyspu, ja bym jeszcze jakąś ją fajnie zagospodarował. I tak samo tutaj. Trochę mi szkoda tego miejsca. Szkoda mi, że ta autostrada w ogóle tu biegnie, ale no gdzieś musi biec, nie? Gdzieś musi biec, ale my tu nie możemy za dużo gadać, tylko musimy coś i mieszkańców dodać, bo tu widzę, że wolno ich przybywa. Oni tutaj na jakiejś górce mieszkają, w tych średniej strefy. O kurcze! O kurcze! Nie no, to teraz już chyba nie będziemy tego burzyć, ale tu jaki wigibas. Nie no, moi drodzy, to tak nie może być. To trzeba, to tą drogę trzeba będzie na nowo, to już na pewno. Ja dopiero teraz się przyjrzałem. Ja pierdziele, kochani, moi drodzy, co tu się stanęło? Co tu się stanęło, moi drodzy? Takie coś dziwnego i tutaj też takie coś dziwnego. No nie, no moi drodzy. W życiu nie widziałem, że to jest taki teren, no ale to przez tą zimę, nie? Przez tą zimę to tak faktycznie tego terenu nie widać. Wiadomo, że pory roku możecie sobie wyłączyć, ale dla mnie jest to nowość, że te pory roku są. Jest to też jakaś forma, nie wiem, wyzwania na przykład, tak? Że służby drogowe muszą dbać o te drogi, dlatego no ja raczej bym nie polecał wyłączać, no bo po co iść na łatwiznę? O, widzicie, i taki sposób poprawiliśmy. Wiadomo, że gdybyśmy mieli Mówita, to tą górkę byśmy tu jeszcze lepiej poprawili. Tu jest trochę też bez sensu, że to tak do góry idzie. Pauza. Nie wiem, czy to trzeba na pauzie robić. Bo idzie do góry po to, żeby pójść na dół, nie? Wiecie, o co chodzi, że to tak... Tak się nie zgrywa zupełnie. No ale jak widzicie, można to wszystko ładnie ogarnąć. Poprzez odpowiednie gładzenie terenu. Tu się przyznaję bez bicia, nie widziałem tego, ale tak jak widzicie, no można to w bardzo prosty sposób naprawić. Także, no kosztuje ta droga te 1000 tam. Kosztuje, no. Co ja mam, moi drodzy, powiedzieć? No kosztuje, no. Tanio nie jest. O, ale już na pewno lepiej. Już nie jest takie aż super te wzniesienie. No widzicie, teraz się dopiero przyjrzałem, a tu już sobie wizualizuję, jak będą stały te wszystkie ratusze i to wszystko. No co do tej drogi, no to tutaj... No trudno, ta ciężarówka chyba... A nie, jadą, dobrze, bo już się bałem, że... Słuchajcie, już się bałem, że pod tą górkę nie podjadą, jak jest śnieg. Chociaż w ogóle dziwię się, nie, że te samochody, słuchajcie... Zobaczcie, ile drzewek, jak pięknie, tylko tu jest w ogóle jaka... Ja pierdzielę. No dobra, niech i tak będzie, słuchajcie, troszeczkę jak w San Francisco. Też tam ludzie jakoś muszą mieszkać na tych górkach, prawda? Także sąd od San Francisco, dobra, niech będzie, niech mają. O, ja pierdzielę. Ale tak a propos to, no jakiś budynek nam się wyburzył, ale tak a propos to, wiecie, no to jest to jakaś też forma fajnej zabawy moim zdaniem, więc czemu by się nie pobawić? Też ta droga... Też oni się tu jeszcze nam tak jakoś nie pobudowali za bardzo. Tutaj budynki poopuszczane, jak widać nie chcą. I oni jednak chcą te strefy średniego zagęszczenia. No dobra, przepraszam was mieszkańcy, to co ja wam poradzę. Muszę wyrównać teren. Nie wiedziałem, że tu są takie górki. Robimy na nowo całą strefę tutaj jednak średniego zagęszczenia, bo jak widzę, wy tak za bardzo nie chcecie tych stref o dużym zagęszczeniu, także wezmę dużego pędzla. O, i to konkretnie tutaj złagodzę. Powinno być lepiej, co? Jak myślicie?
jakby zwiększono zadowolenie obywateli. No nie wiem, zburzyłem im chaty i zadowoleni? No okej, no. No coś tu chyba wyrównałem, nie? Można by tu oczywiście skorzystać z tego narzędzia do spadków, ale nie widzę jakoś tutaj, powiem wam szczerze, większego sensu. A skoro już tak daleko poszedłem, to ja myślę, że trzeba tu grubiej pójść. Skoro, słuchajcie, już tak daleko poszedłem z tym tematem, to myślę, że skoro samo rondo jest jakieś takie troszkę niewydarzone, to już zróbmy to raz, a porządnie. Prawda, moi drodzy? No dobra, ten zjazd to tutaj spoko, zostawimy. Ale zróbmy to raz, a porządnie. Teraz będzie, myślę, że dobrze. Tak jak trzeba. I zobaczcie, też fajna opcja, że tak jak ta droga była wybudowana, tak ślad zostaje, nie? Że są te małe drzewka, a nie ma już tych dużych drzewek. Także jest to fajnie, moim zdaniem, zrobione, że jakby wiecie, w którym miejscu budowaliście drogę wcześniej, nie? Zobaczcie, z nią sobie ładnie polecimy. Rondo zaraz tam dokoptujemy. No, i będzie pięknie teraz. 180 bym wolał. O, 179 też jest do akceptacji. Sobie musimy pomóc troszeczkę od góry zajrzeć, bo zobaczcie, też możecie w różnych opcjach, w różnych kombinacjach to połączyć. W takiej będzie wam pokazywało, jaki macie spad. Ja wolę na środku oczywiście. 12 stopni spadu, czyli myślę, że ten spad nie będzie taki radykalny, jak był wcześniej. I zobaczmy teraz. Mogłem to oczywiście zrobić wcześniej, ale dzięki temu też widzicie, że warto na drogę, którą budujecie, zrobić zbliżenie i wtedy no, sami widzicie, no okej, no tu jest to podniesienie, no ale już nie będziemy go ścinać, bo to nawet tak jakoś fajnie wygląda, ale sami widzicie, że jest to zupełnie, zupełnie lepiej niż było, nie? Także polecam, serdecznie polecam. Zdecydowanie. Dobra, to skoro to budujemy na nowo, to tą jedną kratkę tu bym im... jedną kratkę bym zostawił. To będzie chyba tak. O, dobrze, idealnie. Idealnie. Okej. Okay. Tą jedną kratkę zostawimy, bo tam chcę jakieś biura, coś, żeby też hałasu nie mieli za dużego. No i tu będzie druga droga, która będzie biegła tu też z jedną kratką przerwy. No i gitarka. Widzicie, moi drodzy, gitarka. No. Też nie możemy tak za szybko, widzę, tego szóstego levelu osiągnąć. Wcale się nie dziwię, że mieszkańców ubyło, skoro ich wykoptowałem stąd. Zostawmy sobie trochę tutaj w razie czego przerwy. Te może domki zróbmy na jedną kratkę mniej. Tu jakieś miejsce może na parking po drodze. Też jedna kratka mniej. Zobaczymy, jak oni się tu wybudują. Od razu całe chcę zamalować tymi średnimi, żeby nam się średnie tutaj wprowadzały, no bo skoro nie chcą się wprowadzać duże, no to musimy sobie jakoś, prawda, moi drodzy, radzić. Cały czas myślę tutaj, bo tutaj mamy kilka, jak widzicie, w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejscówek na te wszystkie rzeczy, które będę chciał wybudować, typu dworzec autobusowy, dworzec tramwajowy. Nie wiem jak z metrem. To jest dobre pytanie, bo na przykład ja powiem wam tak, że w dwójce nie bawiłem się tramwajami w ogóle. Jak najbardziej korzystałem z autobusów, samoloty, statki, pociągi, nawet linie pociągowe robiłem. Metro to tam wiadomo, norma. Bo ja nawet powiem wam szczerze, częściej jak w jedynce korzystałem, to częściej z metra, które było droższe oczywiście w no, obsłudze, ale częściej korzystałem z metra niż na przykład z tramwaju nigdy nie korzystałem. Dla mnie to jest nowość, mimo że przecież w jedynce były. Ale wolałem na przykład dać metro niż autobusy, nie? To od razu wam mówię, że wolałem dać metro niż autobusy.
I tu się tak zastanawiam, czy pobawimy się z tymi tramwajami, ale chciałbym wam też pokazać, pobawić się, bo tam jest dużo ciekawostek. Może nawet jedna linia jakaś tramwajowa mogłaby sobie przez miasto biec. Nie wiem, czy akurat tutaj to miasto. Czemu nie? Przez środek. Metro to tam wiadomo, normalne, że gdzieś tam będziemy robili, ale to jest jeszcze nas na to nie stać. A linię autobusową pierwszą, tak jak powiedziałem, spróbujemy. No może zejdziemy z tej liczby 10 tysięcy mieszkańców na przykład na 8 tysięcy mieszkańców, czy jak będziemy mieli 8 tysięcy mieszkańców, to bierzemy się za autobusy. No, tutaj górki, jak widzicie, mają, no trochę spadu jest, ale już to wygląda o wiele bardziej przyzwoicie, już takie mniejsze San Francisco, prawda? Zobaczcie, domki się budują, dobra. No to co? No to ja tutaj muszę i tak trochę czasu odczekać, żeby oni się wprowadzili, żebym mógł działać, więc myślę, że w następnym odcinku już będę wam pokazywał to, co mamy na 7 kamieniu milowym dostępne, żebym mógł wam to pokazać, bo tu no cudów się już nie da zrobić. Muszę po prostu pewien czas odczekać, aż ten level wejdzie. Także tu już nie będę wam przedłużał tego odcinka i zobaczymy się już niedługo, znaczy już jutro, bo odcinki są codziennie, w nowym odcinku, gdzie to będziemy robili. Także do zobaczenia, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Bardzo mi miło, że jesteś. Kimkolwiek jesteś, życzę ci jak najlepiej. Uśmiechnij się. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszego zasięgu. Trzymaj się. Cześć.